Witam serdecznie. Aktualizacja pogody kosmicznej. Regiony występowania plam. I znów region 3, 5, 14. Gdzie mamy klasyfikację B i coś tam. Rozbłyski słoneczne, to mamy właśnie lewą stronę Słońca, prawą i środkową. Jak ta nasza aktywność? Aktywność nie jest nie wiadomo jaka i zaczyna spadać. Dobrze, bieżąca wartość C.28, najwyższa wartość maksimum za 2 godzin C.3.24, najwyższa 24 godziny C.8.38. Dziury koronalne to mniej więcej środkowa część tarczy słonecznej i południowo-zachodnia. Koronalny wyrzut masy, zobaczcie jak piękny rozbłysk był po tamtej stronie Słońca. Jak tam nasze protony? Protony nam się zaczynają stabilizować powoli. Więc tutaj wszystko wraca do normy. Tak to mniej więcej wygląda. Powoli wszystko się stabilizuje. No ale powiem wam szczerze, ja cały czas siedzę i sprawdzam. Dodam wam jeszcze szczerze, że jeżeli jestem w pracy, to za bardzo nie mogę tego sprawdzać ani was ostrzegać, ale staram się mniej więcej na bieżąco to robić. No. Jak to wygląda od sondy Soho? Tak będzie fajnie. To zobaczyć. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Wiecie, mnie to zawsze boli, że buforowanie takich danych to jest po prostu koszmar. Ale poczekajmy chwilę, bo ja chcę wam pokazać, jak to wygląda z większej perspektywy. Taki rozbłysk. Bo to jest bardzo ciekawe. Widzicie, tak to właśnie mniej więcej wygląda. Oczywiście buforowanie danych. Jak ja czegoś takiego po prostu, powiem wam szczerze, nie lubię, to powinno od razu lecieć jak głupie, od razu się zabuforować. A tutaj jest, wiecie, buforowanie danych, jak na starym YouTubie. I wy tracicie swój czas i ja tracę, bo muszę poczekać, aż coś się zbuforuje. Dlatego ja wypuszczę to od początku. Dlatego inwestuję w UPS-y i zabezpieczenia, bo jeden taki wyrzut masy może spowodować utratę prądu w połowie Europy. Jak ktoś nie wierzy, wystarczy poczytać. Są opracowania naukowe nawet. A pod jedną prognozą pogody udostępniłem wam link do opracowania tego typu. Dziękuję i pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Piorun Burza Elektryk.